Witamy Was serdecznie w sklepie Odkrywca Historii. Dzisiaj dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ robimy, w sumie Rafał robi z kolegą tutaj, którego nie widzicie jeszcze, a później zobaczycie pewnie na kamerze, testy sita, prototypu sita, sita do nurkowania. Sita do poszukiwań już bezpośrednio pod wodą, nurkując. Nie chodzi tutaj o szukanie pod wodą w sensie takim chodzenia standardowego po plaży z zanurzoną cewką, tylko już nurkowanie ze sprzętem nurkowym z wykorzystaniem wykrywacza podwodnego. Na razie na tą chwilę sito jeszcze w wodzie nie było, także kilka słów o samym projekcie. Jakie są założenia i no i jak to sitko ma działać, bo jak widzicie, kształt na pewno mocno odbiega od tych sitek, które używacie na co dzień, które znacie. I może kilka słów wyjaśnienia. Ta wystająca blacha to jest część kopiąca. Zobaczycie pod wodą, jaka jest specyfika kopania pod wodą. W pozycji horyzontalnej jest to zupełnie inaczej niż w pozycji pionowej, dlatego to będzie część kopiąca. Będziemy kopać przyciągając urobek do siebie. W momencie, kiedy wykrywacz zasygnalizuje nam obecność przedmiotu już w tym urobku, wówczas podejdziemy i tą częścią czerpiącą, no i wytrzepiemy obiekt już, który będzie w sitku. Dlaczego tak? Ano dlatego, że kopiąc pod wodą w wersji takiej standardowej, powodujemy tym, że wbijamy się w grunt i odpycha nas do tyłu, czyli odsuwamy się od celu. Specyfika kopania pod wodą jest zupełnie inna, tak jak powiedziałem. Działają zupełnie inne siły, inna fizyka. Poza tym woda bardzo zagęszcza i uwierzcie mi, po takie 10, może 15-centymetrowej w niektórych sytuacjach warstwie luźnego piasku, w którym można byłoby tak jeszcze od biedy kopnąć, dalej jest zbity, twardy grunt, gdzie takie kopanie się standardowe, klasyczne się nie sprawdza. Dlatego będziemy na zasadzie motyki. Tak będziemy to próbować. No to tyle teorii, tyle oglądania na lądzie. Spotkamy się za chwilę nad wodą, potem pod wodą, no i zobaczymy, jak to się, moja teoria, jak się sprawdzi już w praktyce w kopaniu pod wodą. No to powodzenia, to jedziemy nad jezioro. Jedziemy nad jezioro. Wodą, poszukiwania podwodne, to i musi być wykrywacz metali. Tutaj do tej akcji akurat nurkowania połączonego z testowaniem sita Rafał będzie stosował Deusa dwójkę. Tak jest. Jak sami widzicie, tutaj nie ma lipy, wszystko jest organizowane profesjonalnie. Rafał, ten czerwony kombinezon to docieplacz? Tak, tak. Tak. Mamy podwodne kalesony. Podwodne kalesony. Body z kalesonami. Pytam się, bo jest blisko 0 stopni na powierzchni wody, a pod wodą jaka może być temperatura? Ile to jest? Jest teraz około 5 stopni. To będziecie mieli cieplej niż ja, czekając na was. Jak się trzaśnie goldzika, to będzie Egipt. A, ciepło. Temperatura. Pod wodą. Jak widzicie, nie jest to łatwe zadanie poszukiwania pod wodą. Trzeba mieć specjalistyczny sprzęt od nurkowania, też zaawansowany i wodoodporny wykrywacz metali, dobre sito i dużo szczęścia. Thank you.
Chłopaki siedzą już 30 minut pod wodą. Ja tutaj zdążyłem przemarznąć. Oni w tej wodzie sobie tam świetnie radzą. Lepsze niż zabieg morsowania. 40 minut w zimnej wodzie. No, zimno. Zimno. Ale i skarbów trochę widzę już. Cały kosz. Chłopacy tutaj się rozbierają po nurkowaniu, a to znajdki Rafała. 5 groszy, tu jakiś też moniaczek, zrywka. Spinka i kolejny też moniaczek 20 groszy i aluminiowy dekelek. Marek tutaj jeszcze na uprzęży. A to marka znaleziska. Zegarek komuś spadł z ręki. Błystka. I jakieś druciki i tutaj jakiś kawałek plastiku. Także 40 minut w wodzie dały dobre efekty. Może jeszcze chodzi. A prototyp sita testował Rafał i Marek z Iławskiego Klubu Nurkowego. Ajowa. Serdecznie dzięki.
producentowi Swager za udostępnienie prototypu, a chłopakom za to, że im się chciało wejść w tak zimną wodę. Do tematu oczywiście jeszcze wrócimy, bo to nie koniec naszej przygody z testowaniem prototypu sita. Także do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.